zaczęła się moja kariera. W 2007 roku dostałem od ojca swoje pierwsze klawisze, więc w tym momencie, mając 16 lat, po raz pierwszy zacząłem tworzyć bity. No i od tego momentu, jakieś, nie wiem, po dwóch latach, zacząłem po prostu nagrywać swoje pierwsze kawałki wspólnie z OCB. W 2009 zagrałem swój pierwszy koncert i od tego momentu jakoś, wiesz, odzywa się coraz więcej ludzi, współpracuję właśnie z szerszym gronem artystów. Tak to wygląda. No to nie wiem, no z półtora roku temu zadzwoni do mnie Tuni, żebym szeknął jakieś orientalne bity pod właśnie akapelę Warszawskiego Deszczu. No wysłałem mu kilka jakichś zajebistych bangerów, Tuni się zajarał, więc postanowiliśmy zrobić, wiesz, cały projekt razem. Powiedział mi właśnie o tym Arabskim Deszczu, że wydamy to jakoś wkrótce. No i do tego momentu płyta mniej więcej już skończona. Programy robię na słynnym, znanym wszystkim Fruity Loopie. Wielu z nich myśli, że to jest program taki sobie, że na tym się nie da osiągnąć dobrego brzmienia. Niestety są w błędzie, na tym programie da się robić zajebiste rzeczy. We wrześniu startujemy z nagrywkami z chłopakami z OCB, z Adę i Tonym. Myślę, że płyta pod koniec roku będzie skończona. Oczywiście robimy też z Tunizjanem Arabski Deszcz. No i w przyszłym roku czeka Was wielka niespodzianka. Oprócz Wake'a, który już wysłałem do niego, który został wykorzystany, myślę, że jeden, dwa numery pojawią się jeszcze na płycie, o czym już wspominał. W tym roku. Zrobiłem już dwa klipy, będzie jeszcze jeden klip przed premierą Manifestival, numer będzie spokojniejszy, więc myślę, że mogę pokazać się szerszemu gronu. Ksywka wzięła się stąd, ponieważ chciałem być indywidualnością, chciałem pokazywać ludziom swoje idee, swoje cele, które chcę po prostu realizować. No i myślę, że najlepszym właśnie sloganem do użycia tego był manifest. No tak jak powiedziałem wcześniej, zająłem się produkcją bitów mając 16 lat, w 2007. Produkowałem około 2 lat, więc po tym czasie odczułem, że mogę już po prostu robić coś więcej niż tylko robienie bitów, więc postanowiłem właśnie pisać swoje pierwsze teksty, nagrywać u chłopaków w studiu. Chłopakom się spodobało, więc postanowiłem robić tego więcej, żeby było wszędzie mojego rapu jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Myślę, że to się podoba, więc brnę w to dalej. Oczywiście, że tak. No słuchaj, no jeśli, nie wiem, podeśle mi ktoś coś zajebistego i mi się to spodoba, no to oczywiście nie ma problemu, żebym się dograł, czy zrobił komuś beat. Sam nie jestem jakiś, wiesz, mega sławną gwiazdą, żebym odmawiał każdemu, po prostu obnosił się dumą, więc proste, że tak, trzeba sobie pomagać, nie? To było 10 pytań do manifesta. Zapraszam Was do oglądania Rap w Polsce TV, gdzie zobaczycie już pełny wywiad.